No więc wyruszyliśmy wcześnie rano w stronę Doliny Pięciu Stawów. Dalej pójdziemy sobie na część Orlej Perci. Nas interesuje odcinek od Koziej Przełęczy po Kozi Wierch. No Orla Perć, jak wiadomo, jest najtrudniejszym szlakiem w Tatrach Polskich, więc też potrzebujemy odpowiedniego przygotowania. Dzień wcześniej sprawdziliśmy prognozy pogody. Wskazywały na to, że pogoda jest pewna, ładna, ale wiadomo, trzeba zawsze obserwować niebo, czy nie gromadzą się chmury. Do plecaka spakowaliśmy najpotrzebniejsze rzeczy, czyli wzięliśmy uprząż, kask, lążę, które w trudnym, eksponowanym terenie oczywiście wykorzystamy do autoasekuracji. No i coś do jedzenia, do picia. Jest ciepło, więc wzięliśmy też do plecaka około 1,5 litra wody. Coś słodkiego do zjedzenia, jakieś kanapki, jabłko, żeby posilić się w międzyczasie. Trasa jest dosyć długa, w ogóle Orla Perć jest szlakiem bardzo wymagającym, jeżeli chodzi o kondycję, bo samo dojście zajmuje najkrótszą drogą około 3-4 godzin. Natomiast cała Orla Perć, czas przejścia to jest 6-7 godzin, więc tutaj robi nam się 11-12 godzin, a trzeba jeszcze zejść na dół. Przede wszystkim powinniśmy wyjść wcześnie rano, zastanowić się, czy nasza kondycja pozwala na to, że jesteśmy całość w stanie pokonać, czym powinniśmy to podzielić na jakieś fragmenty. Tutaj mamy szereg możliwości, więc powinniśmy w odpowiedni sposób tą trasę zaplanować. Nas dzisiaj interesował, tak jak powiedziałem wcześniej, fragment od Koziej Przełęczy po Kozi Wierch. Idąc Orlą Percią, mimo że to jest szlak turystyczny, powinniśmy być wyposażeni w uprząż, lążę z absorberem oraz kask, dlatego że to jest szlak, na którym jest bardzo duża ekspozycja, dlatego ląża zabezpiecza nas przed tym odpadnięciem. No oczywiście kask zabezpiecza przed uderzeniem się w głowę o wystające kamienie, a przede wszystkim przed luźnymi kamieniami, które mogą spaść gdzieś z góry, mogą je zrzucić inni turyści, więc uważam, że to jest taki sprzęt, który powinien być obowiązkowy. Orla Perć jest to szlak z wieloletnią tradycją, już prawie 117 lat minęło od powstania tego szlaku. Jest to szlak trudny, no też trzeba liczyć się z tym, że to jest szlak oblegany, więc czas przejścia może mocno się wydłużyć, gdyż w niektórych momentach możemy utknąć w kolejkach. Pamiętajmy też o zasadach, jakie panują na tych łańcuchach. Jedna osoba powinna być na danym odcinku łańcucha, czyli między jedną kotwą a drugą. To oczywiście są takie podstawowe zasady bezpieczeństwa, dlatego że osoba druga na łańcuchu może tą pierwszą po prostu zrzucić. Też planując wyprawę na Orlą Perć, też trzeba sobie zaplanować ewentualne drogi powrotu, dlatego że jak zaskoczy nas niepogoda, no to musimy wiedzieć, jak najszybciej dostać się w dolinę, gdyż Orla Perć, jak nazwa mówi, głównie prowadzi przez wierzchołki albo tuż pod nimi, więc jeżeli chodzi o burze, jest to szczególnie szlak narażony na rażenie piorunami, więc po prostu jak słyszymy, że są pierwsze grzmoty, powinniśmy jak najszybciej opuścić ten szlak. No w plecaku powinniśmy mieć, jeżeli chodzi o wyposażenie, pelerynę, kurtkę przeciwdeszczową, no i obowiązkowo czapkę i rękawiczki, dlatego że bywają dni, że ta temperatura mocno spada. Orla Perć, mimo że jest szlakiem najtrudniejszym, no i niebezpiecznym, to również jest szlakiem pięknym, o przepięknych widokach, której pokonanie daje dużo satysfakcji. Możemy to robić fragmentami, by ta przyjemność trwała dłużej, nie od razu planujmy całodzienne trasy, więc cieszmy się tymi widokami, trudnościami, ale też pamiętajmy o bezpieczeństwie.